serdecznie chciałbym powitać pana pierwszego zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, pana inspektora Zbigniewa Sowa. Również ciepło i gorąco witam komendanta powiatowego Policji w Mielcu, pana nadkomisarza Jacka Juba. Jest to gospodarz dzisiejszych zawodów. Witam pana zastępcę, pierwszego zastępcę komendanta powiatowego Policji w Mielcu, pana podinspektora Andrzeja Swój. Witam również zastępcę komendanta powiatowego Policji w Mielcu, pana nadkomisarza Grzegorza Bajer. Wielkimi brawami chciałbym powitać również pana dyrektora Biura Ruchu Drogowego, młodszego inspektora Zdzisława Sudoła. Witam bardzo, bardzo serdecznie pana naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie, pana komisarza Roberta Marszałka. Witam również starostę powiatu mieleckiego, pana Zbigniewa Tymuła. Gorące brawa dla wójta gminy Mielec, pana Józefa Piątek. Pragnę powitać zastępcę komendanta Straży Miejskiej jako przedstawiciela Urzędu Miasta, pana Wiesława Barszcz. Witamy również pana prokuratora rejonowego w Mielcu, pana Mariana Burczyk. Pan prokurator usiadł na końcu, łapie. Najlepsze pole widzenia. Witam również prezes Sądu Rejonowego w Mielcu, pana Grzegorza Króla. Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, pan Paweł Baznan. Dziękujemy również za gościnność. Witamy bardzo serdecznie pana komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, starszego brygadiera Stanisława Rączka. Wielkie brawo, drodzy państwo, panie i panowie oczywiście, dla naszych tu wspólnych sponsorów, którzy od lat nam bardzo pomagają w przeprowadzeniu tych konkursów. Witam dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, pana Janusza Stachowicza. Witam również dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, pana Kamila Kalinkę. Jego dzisiaj nie ma, ale reprezentuje go pan Marek Orzuk. Witam również dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu, pana Marka Mazurka. Również witam bardzo serdecznie i gorąco prezesa Automobil Klubu w Mielcu, pana Grzegorza Stryjskiego. Na końcu zostawiłem sobie wielkie podziękowania i witam również pana, bardzo serdecznie pana Jana Jędrzejkę, wiceprezesa PZMUT-u w Rzeszowie. Wielkie brawa! Wiemy, kto już nas zaszczyci. Również przypomnimy o patronatach honorowych. Naszym dzisiejszym patronatem objął wojewoda podkarpacki, pani Ewa Leniart, pan marszałek województwa podkarpackiego, komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie, starosta powiatu mieleckiego, prezydent miasta Mielca, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA, sekcja Polska, region Mielec, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Ponadto patronat medialny objęło radio Leliwa, portal hejmielec.pl, tygodnik regionalny Krosno. Kursa, przepraszam. Robią się emocje, nawet i u mnie. Drodzy państwo, zwycięzca konkurencji, sprawnościowa jazda samochodem. Sierżant sztabowy Marcin Opałacz z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu otrzymuje puchar prezesa Automobil Klubu Mieleckiego, wręczy pan Grzegorz Stryjski oraz nawigację MIO ufundowaną przez starostę mieleckiego pana Zbigniewa Tymuła. Zapraszamy na szczyt. Gracias.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Kolejna nagroda. Zwycięzca konkurencji Znajomość Przepisów Ruchu Drogowego. Sierżant sztabowy Marcin Winiarski, Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie. Zapraszamy Marcina. W tej konkurencji otrzymuje pan puchar dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Wręczy młodszy inspektor Zdzisław Sudo, dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Nagroda rzeczowa w postaci nawigacji samochodowej ufundowanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Tarnobrzeg wręczy kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD Tarnobrzeg, pan Marek Bożdżan. Nagroda i kolejny zwycięzca konkurencji. Strzelanie z broni służbowej. Młodszy aspirant Piotr Figiela z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Zapraszamy Piotra na środek. Puchar Wojewody Podkarpackiego wręczy pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, pan inspektor Zbigniew Sowa. Przepraszam. Otrzymuje również Piotrek odtwarzacz Blu-ray ufundowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie. Wręczy dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, młodszy inspektor Zdzisław Sudo. Zapraszamy. Ważna, bardzo ważna dyscyplina, pierwsza pomoc przedmedyczna. I tu najlepszym był sierżant sztabowy Jakub Fietko z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Zapraszamy, Kuba. Puchar prezesa zarządu okręgowego PZMOT w Rzeszowie wręczy wiceprezes PZMOT w Rzeszowie pan Jan Jędrzejko. Zapraszamy. Powerbank ufundowany przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa wręczy wiceprezes PZMOT w Rzeszowie pan Jan Jędrzejko. Regulacja ręczna ruchem na skrzyżowaniu. To się dzisiaj w Mielcu działo, prawda? Każdy, kto pierwszy raz widział w Mielcu tylu policjantów, to później się nas pytał. Młodszy aspirant Piotr Figiela, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Zapraszamy Piotra. Puchar Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wręczy komisarz Robert Marszałek. Powerbank ufundowany przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa wręczy Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWD w Rzeszowie, komisarz Robert Marszałek. Serdecznie gratulujemy. Jazda sprawnościowa motocyklem. Wszyscy do końca nie wiedzieli w końcu kto, ale jest jeden najlepszy. Starszy sierżant Grzegorz Marć, Komenda Miejska Policji w Krośnie. Zapraszamy. Puchar Wojewody Podkarpackiego wręczy pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, pan inspektor Zbigniew Sowa. Nagroda rzeczowa w postaci powerbanku ufundowana przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa wręczy Komendant Powiatowy Policji w Mielcu nadkomisarz Jacek Juła. Zapraszamy. Ale przed samym konkursem Grzegorz miał podarte buty i w końcu chyba te buty zwyciężyły dzisiaj.
Rozstrzygnęliśmy pierwsze, drugie, trzecie miejsce i jeszcze nie. Zaczynamy od miejsca czwartego. Czwarte miejsce w konkursie Policjant Ruchu Drogowego 2017 zdobył pan starszy sierżant Grzegorz Marcin, Komenda Miejska Policji w Krośnie. Zapraszamy Grzegorza. I nagrodą jest głośnik JBL ufundowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu. Wręczy pan dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu, pan Marek Mazurek. Już mamy podium, miejsce trzecie. Młodszy aspirant Piotr Figiela z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Zapraszamy Piotra, wielkie brawa. Pan komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Wręczy pierwszy zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, pan inspektor Zbigniew Sowa. Nagrodą pieniężną ufundowaną przez komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie czek wręczy młodszy inspektor Zdzisław Sudoł. Zapraszamy. Oraz sąpar ufundowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie wręczy dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, pan Janusz Stachowicz. Miejsce drugie, starszy sierżant Krzysztof Portas, Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu. Wielkie brawa, Krzysztof. Tutaj marszałka województwa podkarpackiego wręcza w imieniu marszałka pan Janusz Stachowicz, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nagrodę pieniężną ufundowaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie czek wręczy pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, pan inspektor Zbigniew Sowa. Wieża Pionier ufundowana przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie wręczy pan dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, pan Janusz Stachowicz. Miejsce pierwsze, sierżant sztabowy Marcin Opałacz, Komenda Powiatowa Policji w Mielcu. Wielkie brawa dla niego. Puchar Wojewody Podkarpackiego wręczy pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, pan inspektor Zbigniew Sowa. Nagrodę pieniężną ufundowaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie czek wręczy dyrektor Biura Ruchu Drogowego, młodszy inspektor Zdzisław Sudoł. Wideorejestrator MIO ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie wręczy dyrektor Biura Ruchu Drogowego, również inspektor Zdzisław Sudoł. Jeszcze nie odchodź. Jest jeszcze jedna nagroda. Pamiątka ufundowana przez dyrektora Biura Ruchu Drogowego. Proszę, jest wręczona. Gratuluję. Wielkie brawo.
czyli wiemy już, kto wygrał. Bardzo serdecznie gratuluję. Myślę, że rywalizacja była zdrowa, solidna i na pewno w przyszłym roku będzie taka sama. Warto wiedzieć, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym zawsze się opłaca. W tym momencie chciałbym zapytać, czy ktoś z Państwa zaproszonych gości chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Zapraszamy Pana Starostę. Ja bardzo krótko, bo cały dzień pracy, cały dzień stresu, bo kto będzie pierwszy, kto będzie na podium. Także chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Szanowny Panie Komendancie Wojewódzki, Panowie Komendanci, zaproszeni goście, no i Wy, Panowie policjanci, którzy pracują przeważnie na drodze. Chciałbym Wam podziękować za to dzisiejsze spotkanie. Przepraszam za moje zmęczenie, ale od samego rana praktycznie na nogach. Przed południem, o godzinie 10 zawieszaliśmy zawody w ratownictwie medycznym. W tej chwili kończymy zawody w ruchu drogowym. Dlatego jestem dumny, że dzisiaj w Mielcu tyle rzeczy się dzieje. Dziękuję wszystkim za obecność, dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Dziękuję panu komendantowi oraz koledze z IPY, panu Adamowi, za zorganizowanie tego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszymy. Myślę, że starostwo powiatowe i cały zarząd jest otwarty na takie działania. Życzę Wam szczęśliwego powrotu do domu i myślę, że w przyszłym roku w Mielcu nie będzie, ale jak trzeba będzie zorganizować w Mielcu, to Pan Komendant myślę na to wyrazi zgodę. Dziękuję za wszystko, życzę sukcesu i wszystkiego najlepszego. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to zapraszam Pana Komendanta. Ja też bardzo krótko, żeby nie zabierać Państwu dużo czasu. Panie Starosto, Panie Dyrektorze Biura Ruchu Drogowego, Szanowni zaproszeni goście, drodzy policjantki i policjanci. Cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być na zakończeniu tego corocznego turnieju i w imieniu Komendanta Wojewódzkiego wręczać tak cenne nagrody. Pan Komendant Wojewódzki, generał Kobuta, bardzo chciałby tutaj z Państwem dzisiaj być, ale niestety ważne obowiązki służbowe nie pozwoliły mu tutaj przyjechać. Dlatego w jego imieniu, ale też w imieniu własnym bardzo chciałbym podziękować wszystkim policjantom, którzy brali udział w tym turnieju. Drodzy Państwo, każdy turniej wymaga pewnego przygotowania i jestem święcie przekonany, że Wy też do tego mocno przygotowywaliście się, nawet kosztem i swojego wolnego czasu. Dlatego bardzo za to Wam dziękuję. Chciałbym jednocześnie pogratulować zwycięzcom i życzyć im jak najlepszych wyników, bo z tego co wiem, to dwóch policjantów pojedzie na zawody ogólnopolskie i życzyć im jak najlepszych wyników, żeby przynajmniej byli w tej pierwszej trójce. Ale liczę tutaj, prawda, tak powiem, na przychylność pana dyrektora, bo mamy dyrektora Biura Ruchu Drogowego z Rzeszowa, więc może się to uda w tym roku. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jest priorytet polskiej policji, podkarpackiej policji również i dlatego musimy wszystko zrobić, żeby jeździło się po naszych drogach bezpiecznie. I wiem, że nie jesteśmy w tym osamotnieni, w tych naszych działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom, wszystkim podmiotom, które się bardzo czynnie włączają w te wszystkie przedsięwzięcia, które my podejmujemy. Drodzy Państwo, chyba nie będę przedłużał. Podziękuję jeszcze wszystkim organizatorom, którzy przyczynili się do przebiegu tego turnieju. Panu Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego z policjantami z Wydziału, Panu Komendantowi Powiatowemu Policji w Mielcu, ale serdeczne podziękowania również do wszystkich sponsorów, bo te nagrody są fundowane i tu Pan Starosta, Prezydent Miasta Mielca, Panowie Dyrektorzy WORD-ów, bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję bardzo. Że tak powiem, ludzkiego czynnika ważne jest to wyposażenie techniczne, także tu przekazuję tą torbę na ręce Pana Komendanta. Nie będę przedłużał.
Powiem tylko krótko, że konkurs w Mielcu uważam za zakończony, a wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam na obiad. Dziękuję bardzo. Panów, którzy wygrali w poszczególnych konkurencjach, zapraszam również z pucharami.